To orędzie jest jeszcze bardziej aktualne i bardziej naglące niż kiedykolwiek, mówił Jan Paweł II w sanktuarium w Fatimie 12 maja 1982 roku. Papież przybył tam, żeby podziękować Matce Bożej za ocalenie życia w zamachu, który wydarzył się rok wcześniej na placu Świętego Piotra. Przypomniał też wyjątkowe znaczenie przesłania, które Jasna Pani powierzyła trojgu pastuszkom z portugalskiej wioski na początku XX wieku. Jasna Pani od maja do października 1917 roku na obrzeżach miasta Fatima, w miejscu zwanym Cova da Iria, Matka Boża ukazywała się trojgu wiejskich dzieci, nie umiejących jeszcze czytać. Byli to Lucja, 10 lat, Hyacynta, 7 lat i Franciszek, 9 lat. Lucja była cioteczną siostrą rodzeństwa Marto. Pochodzili spod fatimskiej wioski. Poczynając od 13 maja, w kolejnych miesiącach, Matka Boża prosi dzieci, aby codziennie odmawiały różaniec w intencji pokoju, aby przyjmowały cierpienia jako zadośćuczynienie za grzechy i nawrócenie grzeszników, ukazując im swoje niepokalane serce, mówi, że Pan Jezus pragnie, by szerzył się kult jej serca. Zapowiada też wielki cud na zakończenie objawień. Wypasając owce, dzieci spotykają Jasną Panią, otrzymują od niej orędzie, którego w pewnych fragmentach nie rozumieją, ale zgodnie z poleceniem wysłanniczki z nieba przekazują je dorosłym. Maryja na koniec objawień wyjawia, kim jest, przekazuje pastuszkom bogate w treści przesłania i liczne polecenia. Pierwsze objawienie 13 maja 1917 roku. W momencie, gdy uwaga trójki wizjonerów została przyciągnięta przez podwójny blask, podobny do błyskawic, bawili się w Cova da Iria. Później zobaczyli oni Matkę Boską na zielonym dębie. Była to zgodnie z opisem siostry Lucji, pani ubrana na biało, bardziej błyszcząca niż słońce, promieniująca światłem czystszym i intensywniejszym od kryształowego pucharu z wodą, prześwietlonego promieniami słonecznymi. Jej nieopisanie piękna twarz nie była ani smutna, ani radosna, lecz poważna i malował się na niej wyraz łagodnego napomnienia. Miała dłonie złączone jakby w geście modlitwy, które opierały się na piersiach i które były zwrócone ku górze. Z jej prawej dłoni opadał różaniec. Jej szaty wydawały się całe utkane ze światła. Jej tunika była biała tak, jak i płaszcz ze złotym rąbkiem, który okrywał głowę Maryi, opadając aż do jej stóp. Wizjonerzy byli tak blisko Matki Bożej, w odległości około 1,5 metra, że znajdowali się w poświacie, która ją otaczała lub którą roztaczała wokół. Rozmowa ich potoczyła się następująco. Matka Boża, nie bójcie się, nie zrobię wam nic złego. Lucja, skąd pani jest? Matka Boża, jestem z nieba. I wzniosła rękę
wskazując na niebo, Łucja, a czego Pani ode mnie chce, Matka Boża? Przyszłam Was prosić, abyście przychodzili tu przez 6 kolejnych miesięcy, 13 dnia o tej samej godzinie. Potem powiem Wam, kim jestem i czego chcę. Następnie powrócę tu jeszcze 7 raz. Łucja, a ja też pójdę do nieba, Matka Boża. Tak, pójdziesz, Łucja. Ach, Jacynta, Matka Boża. Także, Łucja. A Franciszek, Matka Boża. Również, ale musi jeszcze odmówić wiele różańców. Łucja, czy Maria das Neves jest już w niebie? Matka Boża, tak, jest. A Amelia, Matka Boża, będzie w czyśćcu do końca świata. Czy chcecie ofiarować się Bogu, aby znosić wszystkie cierpienia, które On zechce na Was zesłać, jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi jest obrażany, oraz jako wyproszenie nawrócenia grzeszników? Łucja, tak, chcemy, Matka Boża. A więc będziecie musieli wiele wycierpieć, ale łaska Boża będzie Waszą pociechą. Wymawiając te ostatnie słowa, łaska Boża rozchyliła po raz pierwszy dłonie, przekazując nam światło, bardzo intensywne, jakby odblask wychodzący z jej dłoni, które, przenikając przez nasze piersi do najgłębszych zakątków duszy, spowodowało, że widzieliśmy siebie w Bogu, który był tym światłem, wyraźniej niż najlepszym z luster. Wtedy, pod wpływem jakiegoś wewnętrznego impulsu, również nam przekazanego, padliśmy na kolana i powtarzaliśmy z głębi duszy: O Przenajświętsza Trójco, uwielbiam Cię, Boże mój, kocham Cię w Przenajświętszym Sakramencie. W chwilę później Matka Boża dodała: Odmawiajcie różaniec codziennie, abyście uprosili pokój dla świata i koniec wojny. Następnie zaczęła się spokojnie unosić w kierunku wschodnim, aż zniknęła w nieskończonej dali. Światło, które ją otaczało, jak gdyby torowało jej drogę w gęstwinie gwiazd.